inżynier Białyń. Seweryn znał tego człowieka przed laty za swoich urzędniczych czasów. Począł mu się przypominać i błagać o łaskę, o pomoc, o litość, o zabranie. Tamten przypomniał sobie Berykę, jakże, kochany pan Seweryn, Symbirsk, dawne dobre czasy. Lecz nic uczynić nie mógł. Nie mógł. Głową, wyraźnie głową odpowiada za przyjęcie nowego pasażera do pociągu.